Witam serdecznie, z tej strony Dante the Player. Zapraszam na kolejny filmik z Dark Souls. Po pokonaniu ostatniego bossa zabrałem 20 tysięcy dusz i postanowiłem udać się za tą bramę. Spróbuję zdobyć pierścień i jak dobrze pójdzie, to postaram się też zabić Sifa. Zobaczmy. Okej. Okay. Drzwi się otwierają. Wspomnę tylko, że po przeniesieniu Dark Souls na Steama nie będę już korzystał z moda, który dodawał nowych przeciwników. Po prostu nie chcę, aby zablokowano mi konto. Może przesadzam, ale nie chcę ryzykować. Dobra, spróbuję ich trochę przebiec, bo walka z nimi to może być trochę ciężka. Jak się dobrze uda, to spróbuję zdobyć taki pierścień. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Co? Ej, no bez jaj. Ich nie powinno tutaj być. Jesus. Spieprzać ode mnie. I to zajebiście. No to zajebiście. Iluś tam... O nie. Aj, aj, aj. To jestem. Co to jest? A, jeszcze ten, no dobra. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ich miał tutaj nie być. Dobra, chyba daj mi spokój. Chyba jednak nie. No dobra. Co to było? Ja... w jednym... No nie no... jednym jakimś atakiem nie osłonił. Dobra. Spróbuję jeszcze raz. Ej no, masakra. Jestem zdziwiony, bo nie spodziewałem się tych czerwonych przeciwników, ponieważ... Nie odpalałem tego moda przed rozpoczęciem dzisiejszej gry i wydawało mi się, że będę miał spokój z tym. A tu jednak taka niespodzianka. Nie. Dobra, to już przestaje być śmieszne. Spróbujemy jeszcze raz. Ogólnie wydaje mi się, że przeniesienie gry na Steama może dobrze zrobić dla tej gry, ponieważ już mało kto korzystał z Games for Windows Live. A po przeniesieniu widzę, że jest jeszcze aktywność w jedynce. Dużo wiadomości. Czasem widmo innego gracza przebiegnie obok. Zawsze to lepiej się gra, jak widać inną aktywność też. No nie no. Pięknie mnie zablokowali. Biegam na razie, ale chcę po prostu zdobyć ten pierścień, co mówiłem. Przy niskiej wadze pancerza on ułatwia robienie przewrotów. A to może być bardzo pomocne przy mojej rozgrywce. Więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. No, czemu nie mogę? Zajebiście. Ej, dobra. 5 minut nagrywania, a u mnie tylko śmierć ciągle.
że nie spodziewałem się, że aż tak źle mi tutaj pójdzie. Ale zaraz spróbuję to naprawić. Zaraz spróbuję to naprawić. Tam spieprzać ode mnie. Jasne. Jasne, zajebiście. Aj. No tak, przez ścianę. Jasne, czemu nie? Nie, dobra. Tutaj nie będę skakał. Odwal się! Odwal się, ty głupi grzybie! Ja pierdolę. Okej. Nie. To nie było okej. No szkuźwa, no nie! Co za głupi grzyb. Dobra. Przebiegłem ich. Okej, żebym tylko teraz tego nie zmaścił jakoś. Żebym tylko tego jakoś nie zmaścił. Okej, tam jest wejście do Sifa. Fuck. Czułem, że on się odczepi ode mnie.
Fuck off. Odwalcie się do głupiej grzyby. Nie! Nie, nie, nie! Że. Tutaj mamy kolejne grzybki, zajebiście. Dobra, dobiegałem po tym lesie i teraz nie wiem już gdzie mam iść, żeby tam wrócić. Chcę wrócić, żebym mógł... Żebym mógł pogadać z tym kotem. Bo chcę dołączyć do... tego przymierza. Co się stało? Zacięło się. Chcę dołączyć do przymierza. Tak. Tak. Dobra. Okej. W końcu się udało. Wstąpiono do przymierza. If thou wearest that ring, it allows for thy... If my fendom, I shall sum... Thou a tr... But thou, the clan, darest not... Dobra, dobra. Okej. Dobra. Spróbuję zdobyć ten pierścień. Okej, dobra. Porozmawiajmy z nim sobie. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, captain of the brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in the midst of fighting. Except there is little in the form of rules, you hear? Fight and hunt as you like. Whoever's fastest gets the prey. That's the way we do it. Only, don't forget what Arvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Już to wszystko? Don't worry now. You'll be called in soon enough. Hunters with patience score the best kills. Ej, nie, nie. Nie, przepraszam. Puśćte. Why, you dirty? Czyż kopnia go robię? Ja chcę go zrzucić. I wtedy dostanę pierścień. Have you lost it? Kuźwa. Jeszcze troszkę. Ostatni kopniak. Nie. Nie, nie, nie! Ty! Dziadu. Jaka menda. Wszawa. Jeszcze jeden. Uśte, cholero, jasna. Dobra, chwila, skup się. Zaraz tak się skończy, że on nie zabije i tyle. No tak, sam skoczył. Puśćwa mać.
Jeszcze ostatni? Tak! Jest! Okej. Dobra, nasza. Co? Kto? Jak? Aha. Czyli jednak im się to nie spodobało. O Jezu. No dobra, mam nadzieję, że jednak pierścień tam będzie czekał. Bo inaczej mam przechlapane. Chwileczkę, tam coś leży? Okej, tam leży żółty pierścień. Muszę go tylko zdobyć. Muszę go tylko zdobyć. Nie! Co? Jak to? Kuźwa mać! Nie wierzę. Jego miał tam nie być. No nie wierzę. Ja pierdolę. Ciekawe, czy ten pierścień jeszcze tam będzie leżał. Ja pierniczę. Jest, pierścień jeszcze leży. Dobra. Mam drugą szansę. Zrobić ten pierścień. Weź to. No już nie wiem w końcu, czy był tam pierścień, czy nie. Dobra, coś tam podniosłem. Pytanie tylko, czy tam był pierścień. Zaraz sprawdzimy. Nie było pierścienia. To już nie wiem, czy ja coś poknociłem, czy... ja pierdolę. Ja już nie. Więc ogólnie... Dobra, spróbuję, skoro już tutaj jestem, to spróbuję sobie zrobić podejście na Sifa. Zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle dobiegnę do niego. No tak. Świetnie. To była najkrótsza droga. Udało się. Teraz lecimy na Sifa. Zobaczymy, jak widzicie. Gdzieś to jest... Nie. Nie ma. Cóż to za wiadomość? Powodzenia. Dzięki. No dobra, no to spróbujemy.
Zobaczmy, jak mi pójdzie. Jebana. Czemu on ten atak zrobił? Samą łapą? Nie. Zajebiście. A miałem powiedzieć, że Sif to jest jeden z łatwiejszych przeciwników. Mhm, jasne. No dobra. Robimy drugie podejście na Sifa. Jakie tonę. Jebana, ale obrażenia małe. Ale małe obrażenia zadaje. Gdzie on jest? Kot. Jak ja mam z nim walczyć? No, troszkę niżej jeszcze. Dziękuję. Gdzie on jest? Oj! Auć. No nie, żu. No nie wierzę. Będę. Szkoda. Witam ponownie. Teraz jestem na tym dachu, gdzie walczyłem z gargulcami. Poczytam trochę w internecie i dowiedziałem się, że pierścień można zdobyć z innego przeciwnika, który jest tam w ogrodzie. Ale najpierw załatwię sobie rozgrzeszenie. Cześć, rozgrzeszenie. Tak. If thou committest a crime, bring myself back here. There is no misdoing that I cannot undo. Więc mam nadzieję, że teraz nie będą mnie atakować ci przeciwnicy.
przeciwnicy w tym ogrodzie, wtedy miałbym szansę na walkę z tym przeciwnikiem, z którym chciałbym. Zobaczymy, czy to mi się udało. Aha. Oj. Miej nie atakować mnie już. Ej, no. Co jest grane? Ja. Miej już mnie nie atakować. Więc. Ej, masakra. Dobra, to. Spróbuję na Sifa pobiec. Oczywiście, jak zawsze. No i ząb. Dziwne. Okej, okay, udało mi się rozwiązać problem. Po zabiciu Shivy zostałem wyrzucony z przymierza. Musiałem jeszcze, po odkupieniu win, musiałem jeszcze raz porozmawiać z tym kotem. I z tego co wyczytałem, to właśnie ten typek przede mną może podarować mi ten pierścień. No jeżeli go najpierw zabiję. Czy on coś nam powie? Nic nie powie. Dobrze. Jeszcze raz? Jest! Co teraz? Zobaczmy, czy coś będzie czekało na mnie. Tak, tak, tak. Proszę. Jest! Mam pierścień. Ale się cieszę. Dobra. Ci nic nie zauważyli? Nic. Okej. Okay. Dobra. Ogólnie w tym pierścieniu chodzi o to, że jeżeli mamy poniżej 25% wagi wyposażenia, to wtedy robię lepsze przewroty. 7-4. Okej, okay, zademonstruję wam. Tutaj mamy zwykłą. O! Chyba jednak mnie nadal nie lubią. Dobra, zaraz pokażę, jeżeli zdążę jakoś dobiec. A, pudło! Grzybku. Okej. Okay. Chwilę odbiegnę. Teraz spróbuję pokazać wam te, jaka jest różnica w tym pierścieniu. Okej, okay, ulepszę potem przewrotów. O, widzicie? Dwanaście z trzech. Okej, powinno być dobrze. Okej, okay, no to spróbujemy. No, podobają mi się te przewroty. Okej, okay, wchodzimy. Ciekawe, czy pomoże w walce z Sifem to. Jeszcze trafił, to by było fajnie. Auć.
jak już na pewno zauważyliście, walka z Sithem na tak sporej postaci jest dość wymagająca. Po prostu wkurza mnie, że po kilku minutach walki zabija mu połowę życia, on mnie zabija dwoma ciosami. Więc postanowiłem, że zrobię ostatnie podejście na Sitha. Jeżeli zginę, to pójdę w inne miejsce, zdobędę materiał i ulepszę broń. To zaczynamy. Już myślałem, że po mnie. No cóż. Ile? Jedną trzecią wziąłem mu. Trochę więcej. Tak jak mówiłem, pójdę teraz w inne miejsce. Ulepszę broń. I wrócę do Sitha, jak będę zadawał bardziej sensowne obrażenia, taka walka na razie nie ma sensu. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych części. Mówił dla was Dante... No dobra. Dante the Player. Chciałem inny gest wykonać, ale tam, git. Dzięki, zapraszam do kolejnych części. Cześć.